Siema, hejos, dzisiaj sobota, czyli objazdówka po widzach. Mam taką objazdówę. Właśnie przyjechał do mnie Oskar, a później jadę do widza obejrzeć jego sprzęty. Kładziszem jadę, raptorem moim. Ale w pierwszej kolejności Oskar. No i przyjechał, przywiózł swój sprzęt. Siema, byku. Co ty masz za sprzęt, powiedz? Sidu, skuterek wodny, 260 koni. Cie panie. 1,5 litra silnik na kompresorze. Wszystkie Sidu są na kompresorze albo bez, nie? Powiem ci, że podobnym, tylko że starszy typ. Widziałem, miałeś przecież film, nie? Tak, no, tak. Ale tamten to był dziadek, to był dwusów, to w ogóle jest nieporównywalna moc. Tam było 70 koni, a to jest 260. To jest prędkość osiąga jak motocykl praktycznie, nie? Co ty mówisz? Ścigacz wodny po prostu. No, bo ten to jest taki bardziej morski, można powiedzieć, bo on ma zawieszenie. Normalnie tutaj, jak jest ta bieżnia, widać, możemy go podwyższać, obniżać. I on normalnie jak pływasz, to on pracuje. A mam jeszcze drugi, to mógłbym ci tam kiedyś przy okazji pokazać, który jest bardziej do skakania, bo ten jest dużo cięższy. 100 kg jest cięższy, ma 45 koni więcej, a osiągami jest taki sam. I tamten jak tylko mała fala jest, to od razu w górę skacze, a ten nie, ten jest taki na wycieczki bardziej, nie? Aha. A tamten jest taki do poskakania, nie? Kurczę, 260 koni... Są 300 jeszcze, nie? Bo to jest ten sam silnik, tu masz pierwszy. To jest 3 cylindry, nie? 1,5 litra kompresor, tylko tu za dużo nie widać. Za dużo nie widać, wszystko obudowane. Ile to spala, powiedz? Dużo. Podejrzewam. 2 godziny 60 litrów możesz wypalić. To taki wyjazd na cały dzień z dzieciakami, żeby popływać, no to musisz 7 stówek szykować, nie? No, Daniel to zawsze ten bak taki wielki, wiesz, taką cysternę ze sobą woził. No, te akurat dużo palą, 215 palą mniej, a wszystko powyżej 215 pali dużo. Ja jeżdżę często pod Kurnik, wiesz gdzie, koło Poznania, na Wartę i płyniemy do Śremu. To te jak pływamy, to ledwo starcza paliwa w to mi z powrotem, a u mnie po baku jeszcze w tym drugim zostaje. Jest różnica spalania naprawdę spora. To nie? Ty w sumie siedzisz w sportach, w sportach motowodnych. No to jest taka zabawa tylko, nie? No, ale zajawka, no. Nie? Tak. Ja mam problem, przecież mam 2 metry i ciężko mi coś innego kupić, nie? Kłada. Bo, no chcę, ale na Raptora 700 się nie mieszczę też i tylko te duże 4x4 mi to się nie podobają. Ale wiesz co, jest fajna opcja. 1000 Kanam. No tak, no ale to też ten siano, co Jerry. Ja nie widziałem, no ale naprawdę, już... ten by ci pasował. No tak, ale ja bym wolał tu napęd, nie 4, nie? Ale tam odłączasz no sobie. Można, nie? Ty zakładasz wydech ten akcesoryjny, bo to jest sportówka. Nie wiem, no bo przecież Kanam to jest ta sama grupa, to co to, bo to jest BRT, tak. Nie? Tu masz. I tak samo jak, bo to jest Sidu, masz skutery wodne, masz skutery śnieżne, masz te wszystkie w klatce, te samochodziki, nie? To jest wszystko jedna grupa. Te no, takie bugi. No, grupa BRP. To jest ten sam producent, te same silniki, bo to jest wysokoobrotowe, bo to się do 8 tysięcy... O, bardziej by dla ciebie był dobry. Ale gdzie tym pojeździć? No właśnie. No ale taka... mówię ci, polecam ci takiego Kanama, jak ma Jerry. Ja tysiąca. Mi się te sportowe bardziej podobają. Raptory takie z zadziorem, a takie to już są... A czemu mówisz, że jesteś za duży do Raptora? No bo jeździłem na 700 i haczę nogami o kierownicę. A. Bym musiał chyba sztycę wyższą dać i wtedy... No właśnie. Jedynie, nie? No przecież ten od nas w ekipie Marcin ma Hondę, tylko właśnie ona jest bardzo wysoka i kierownica to ma gdzieś tak... Też chyba dość duże te kłady, może bym się zmieścił, są też z tym silnikiem Rotaxa DS, to się nazywa? Ja właśnie nie wiem, tak nie siedzę w nawet na Oliksie w Nowrocławiu jeden stoi, ale bez homologacji. Aha. Jest, nie? O, mało powietrza masz w przyczepce? No, to tam jak już do schowania idzie, nie? Aha. A gdzie go wieziesz teraz? Do ciepłego garażu, bo one muszą w ciepłym stać. A, no tak. Przy domu blaszak jest i tutaj jest intercooler i woda może przymarznąć, może rozsadzić w ogóle to. Co, pokażę ci jeszcze, tu masz schowek.
Piękna zabawka. I to są wodoodporne. To w ogóle można wyjąć sobie, wziąć ze sobą, nie? O, czyli taki bagażnik przynosi. Taki bagażnik, można też... Tu masz, tu ci zahaczyło chyba. O, tu masz otwierane. Możesz jedzenie, paliwo, dorzucić dokumenty, bo to jest wszystko wodoodporne, nie? Tak jest. Tu jest. Tu jest jeszcze jeden. Też taki na telefon, takie rzeczy. To taki kładzisz po prostu wodny. To jest w ogóle, ten jest fajny, bo on ma regulację kierownicy. I dla wyższych i dla niższych może być, nie? Czyli jak sobie, ja na przykład na tym, tym 215, jak stanę, to muszę tak stać, żeby sięgać. A tu sobie kierownicę do góry robię i mogę prosto, nie? Mogę wsiąść, zobaczyć? No pewnie. Bez odpalania? No pewnie, zaraz odpalimy. Tylko on chwilę może chodzić, bo bez wody... On nie może, nie? Bo on ma obieg z zewnątrz. Aha. Pobiera z jeziora, od spodu kratą. Jeny, tu masz monetkę. To jest gaz, a z lewej jest hamulec i wsteczny. Jak przytrzymasz i możesz na luz wrzucić i ten, nie? Mhm. Wciskasz wtedy hamulec, najpierw potem gaz i tu on do płynu. Tu się zapierasz? Tak. W sumie fajnie. To jest bardzo wygodne. Tu masz zaparcie. Tak. On jest ogólnie w papierach trzyosobowy, ale to dzieci raczej, nie? No. Daniel tym potrafi latać, wiesz? Ja to nie, ja to tam, wiesz co, jak zrobiłem sobie falę i potem pod te fale płynąłem, Jezu, mówię, co to się dzieje, albo boczne te, ojej. Ja ostatnio wrzuciłem właśnie, bo też sobie kupiłem GoPro 9 i właśnie zwarty, jak do Śremu płynęliśmy, ponagrywałem, tylko w 16 skuterów płynęliśmy, to tam fala jest, jak płyniesz ostatni, to wszyscy robią, to rzuca na boki, tylko tym właśnie nie, bo on jest, on ma duży kadłub, on jest stabilny, a te mniejsze to strasznie rzuca. Możemy odpalić. Dobra. Bo są ogólnie, tu masz w schowku, są różne zrywki. Zielona zrywka jest dla dzieci i wtedy on nie przekroczy chyba 45 na godzinę. O. Na, do nauki, nie? Bo to jest learning. A na normalnym, no to około 110 na wodzie, nie? To jak bąbniesz, to możesz umrzeć. Ojejcie. Tu na chwilę odpalimy. Start. I sobie licznik możesz zobaczyć. Jeny, jaki zegar. No, masz motogodziny. Ile on tu ma? Chyba 40, 58 motogodzin, nie? No to tak, malutko. No malutko, nie? My mało Lówka. Pływamy. I S to jest ta amortyzacja. Tylko nie wiem, czy on teraz się podniesie, czy nie. I S mode. O, up. I on teraz się podnosi, nie? Co to się podnosi? Przód teraz idzie i teraz tyle. Zobacz, z tyłu na tym wieżnie. No widzę, cała podłoga idzie. Inteligentny i on na, można jeszcze wyżej, niżej. Ogólnie on ma jeszcze tempomat. Płyniesz sobie, załączasz tam na przykład na 60 na godzinę i sobie płyniesz jak gdzieś dalej. Z wyspy na wyspę. No i tu palimy. VTS to jest trym z tyłu, czyli masz, bo to jest napęd ten strugowodny i wyrzucasz. I jak bardziej robisz tak, no to on na falach bardziej skacze. Jak płasko, to raczej szybko, nie? Czyli regulacja jest tak. Nawet tego... Jak ma robić, nie? W tym aż takiej różnicy to nie ma, bo on jest ciężki, ale w tej 215, jak ustawisz trym w górę, to on od razu dziób zadziera, nie? I skacze. Co jeszcze? Tryb Sport Eco, też spora różnica jest. No i w spalaniu w ogóle. No, no i tu palimy, nie? No to gada jak sportowy samochód. W sumie tylko za dużo nie może chodzić. Z tyłu jest wydech. To idzie do wydechu. Ja cię nie mogę. Tylko to no nie można odpalać długo, bo to jest... No nie, nie, nie. Nie ma chłodzenia wtedy. No nie ma chłodzenia, tak jest. A one tak fajnie, a jeszcze ludzie tak to przerabiają, bo robią na większy przelot. Tam są takie waterboxy, coś tam się wycina. No i ogólnie co, kompresory się wyrzuca, robi się turbo. Już takie po 500 koni można, nie? Można też zrobić program, zwiększyć obroty, bo on chyba tam do 8 się kręci, można troszeczkę podwyższyć. No wiele jest możliwości, nie? Żeby to przerabiać. No chciałbym cię zobaczyć na wodzie, wiesz? No to możesz sobie zobaczyć, no tam ci podeślę link, to co ostatnio ograłem, tylko na tym mniejszym, nie? Okej. Okay. Thank you.
Daniela, ten dwusów, to chyba 8 dych mówi, że to pali. Tak na 80 litrów? No, tak na 2 godziny. No ale dwusów to jest bardzo kosztowny, w sensie, że non stop trzeba ten dwusuwowy olej lać, nie? I to tak, do każdego zbiornika wychodzi litr, a litr takiego dobrego oleju to jest około 60 zł, to wychodzi drugie paliwo prawie, nie? No tak. Więc znajomi jak mieli dwusuwa i jechali nad morze, to musieli ze sobą karton wody, karton oleju zabrać, nie? No to już też śmierdzi to. Kompresor. A powiedz, jaki koszt takiego jest? Ogólnie, ile trzeba dać? Ten okolice 8 dych, nie? 7-8 dychówka. Są też 300, to koło stówki. Ogólnie to jest w ostatnich 2 latach to jest super inwestycja. Bo nie ma na rynku, zamawiasz, nie, teraz jak pojedziesz do salonu BRP, zamówisz, to nie wiesz, czy dostaniesz na przyszły rok w ogóle, na sezon, może zimą. Ludzie kupowali po 3 sztuki i na każdej, na przykład tam płacili 80 parę i sprzedawali blisko po stówce, czyli na sztuce nawet 2 dychy tulili. Ja tego, tą 215 kupiłem 2 lata temu za 19700, a w tym sezonie sprzedałbym ją za jakieś 29. To jest tak jak z składami, bo kładów też brakuje. No właśnie też. No. To znajomy 6 lat temu kupił Raptora 700 bez homologacji za 2 dychy i teraz też by sprzedał za 2 dychy, nie? No tak, spokojnie sprzeda. No, a mój z homologacją to mogę za 3 dychy wystawiać. A kiedyś te Suzuki kłady, przecież one chodziły po 12, po 10, tak. Teraz bez 2 dych z homologacją to coś ty, za LTZ? No też, dobre, takie zadbane. No. Ja też chciałem kupić, ale akurat trafiłem na jakąś słabą sztukę. Tutaj serwis, olej, my tak wymieniamy co 15-20 motogodzin i tu się olej odsysa. Tu nie ma spustu, nie? No bo to jest kadłub, trzeba było silnik i bierzesz normalnie... Kupujesz, odsysasz, wciągasz go. Albo pompkę ręczną, albo ja mam tą elektryczną. Aha, i przez bagnet wsadzasz, rozgrzewasz silnik i żeby wymienić olej, no to z tyłu podpinasz wąż ogrodowy, żeby miał obieg wody zewnętrzny, odpalasz, pochodzi tam z 15 minut, gasisz i odsysasz przez bagnet, nie? Mhm. I zalewasz nowy. Kompresor, regeneracja co 100 motogodzin, tam się takie podkładki, takie tam wymienia, jakieś łożyska. Koszt tam koło 2, nie? Mm-hmm. Ale 100 motogodzin, żeby wypływać, to naprawdę trzeba, nie? No. Bo ja zrobiłem w tym sezonie, nie wiem, może koło 15. No to... A głupawka cię bierze na nim? No to... Super, no coś fajnego. Czyli jesteśmy umówieni, jak na przyszły sezon, będziesz, to z Kubą przyjedziemy. Ja już... Widzę Kubę. Kuba nie ma strachu, wiesz. Kolega mi pozwolił, wiesz, posterować taką tą dużą motorową. No widziałem. Ona się podnosi, nie? To ja tam nie czułem się dobrze, nie? I wiesz, i ten lekki ruch kierownicy i już sobie wyobrażam, co tutaj się dzieje. Ale jak ktoś jedzie na motocyklu na kładach, to troszeczkę inne odczucie jest. Ale woda to jest taka inna, wiesz? A zwłaszcza te fale. No, bo tam jakieś tam środowisko, ptaki, coś, takie tataraki. Takie różne. No dzięki, Oskar, że wbiłeś. Dzięki, że zaprezentowałeś swój sprzęt. Czekam, aż kłada kupisz. Jeszcze ten, drugi mogę przywieźć. Aha, no dobra, to zrobimy następny odcinek. Możemy też pokazać, nie? Dobra, jasne. To nara, hej, Os. Pozdrowisz? Pozdrawiam. Hej, Os.